Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was film o moich wszystkich tatuażach, które mam na ciele. A więc opowiem wam od początku, jak to wyglądało. Po kolei opowiem wam każdy mój tatuaż. A więc zacznijmy od może tych, które powstały na samym początku. Na samym początku powstał chyba, już teraz nie pamiętam, albo nutki, które mam tutaj. Wyświetlą się one wam również w tym miejscu. Każdy tatuaż wam się wyświetli. Albo te nutki, albo ten napis, już nie pamiętam. Nie byłam w zawodowym studiu tatuażu, robiąc te nutki, czy też ten napis. Właśnie nie wiem, który był pierwszy, no ale to mniej więcej było w tym samym czasie. Tutaj mam napis Princess i diamencik, a z tej strony mam trzy nutki. Były one robione w domu przez koleżankę, która się uczyła dopiero tatuować, więc nie było to nic specjalnego, po prostu koleżanka kupiła sobie maszynkę i ja oczywiście stwierdziłam, że idę na pierwszy ogień, bo bardzo chciałam mieć jakiś tatuaż, więc zaczęłam od czegoś takiego malutkiego. Kolejnym moim tatuażem był tatuaż na łydce. Wyświetli on wam się tutaj, jak wygląda. Są to gwiazdki z takimi, jakby to powiedzieć, są to gwiazdki, które są obwinięte jakby takimi tribalami. Bardzo mi się wtedy to podobało, było to w jakimś roku, nie wiem którym, miałam może 20 lat, czyli jakieś 10 lat temu to się działo, 20-21. Było to bardzo długi tatuaż, który też był wykonywany u koleżanki w domu. Oczywiście całe bezpieczeństwo było zachowane, maszynka była zafoliowana, kable były zafoliowane, stół, na którym robiliśmy, było wszystko zafoliowane, wszystko było zdezynfekowane, nie było po tym tatuażu żadnych problemów, nic mi się nie babrało ani tak dalej. No, ale to jest mój z najmniej lubianych tatuaży, no teraz w ogóle nie wpada on w moje gusta, w mój styl. Kiedyś może chciałabym go usunąć, jakbym dała radę, to bym to zrobiła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, może przerobię na coś ten tatuaż, chociaż tatuaż na łydce był dla mnie najbardziej bolesnym tatuażem, jaki miałam w swojej karierze i nie za bardzo go lubię, więc przejdźmy do kolejnego. Kolejnym tatuażem, którego macie tu, jest tatuaż na stopie, jest to pióro. Bardzo mi się podoba, chociaż przez to, że ma właśnie on jakieś też 9-10 lat, z biegiem czasu ten kolor czarny trochę się wymył, trochę się wytarł. Jest to stopa, mamy tutaj buta, mamy skarpetę, jednak jest jakieś tam oddziaływanie mocniejsze na tą nogę, więc troszkę to się wyciera. Ale bardzo lubię ten tatuaż, uważam, że takie właśnie tatuaże na stopach wyszczuplają też tą stopę, ładnie to wygląda w jakimś sandałku czy w jakichś japoneczkach, coś takiego, bardzo mi się to podoba. Nie mam nic do tego tatuażu, był on również wykonywany w domu, to były takie moje pierwsze tatuaże. Kolejnym z tatuaży, które mam, już tutaj był motylek i był kwiatki, które mam tutaj na ręce, to również był wykonywany tatuaż w domu. Wtedy wydawało mi się w tamtych czasach, że te tatuaże to są naprawdę na wysokim poziomie i że to jest jakiś talent do wykonywania takich rzeczy, bo one nie są źle wykonane, one są ładnie wykonane. Są to też takie moje pamiątki z dawnych lat. Ja je lubię, to co inni o nich myślą, to jeśli ktoś je krytykuje, no jakoś to po mnie oblatuje, bo to są moje pamiątki i to ja mam na swoim ciele, a nie kto inny, więc ja jestem z tego zadowolona. Był on też wykonany właśnie w tamtych latach, bo to było jakoś tatuaż po tatuażu, każdy szedł, po prostu to wpadało w taki nauk, że miałam jeden, od razu jeszcze się nie wygoił, już chciałam mieć drugi, potem chciałam mieć kolejne. Zawsze chciałam mieć dużo tatuaży, zawsze mi się podobały tatuaże, ale później to przeniosło się na inny level. Już po prostu był jakiś dłuższy okres czasu, w których nie robiłam tych tatuaży. Zobaczyłam jakby jak wyglądają tatuaże u takich profesjonalistów, tak? Jak oni potrafią to wykonać. I chciałam coś nowego, coś innego, coś sobie wymyśleć. Nie pamiętam już, który mój tatuaż na moim tutaj kolorowym ręku był kolejny. Wydaje mi się, że był to diament. Teraz wam tego nie pokażę z tej strony, ale macie go tutaj. Wydaje mi się, że kolejnym pierwszym tatuażem był diament. Chciałam go od tej strony, bo jeszcze wtedy nie chciałam, żeby był tak widoczny, żeby może mama nie widziała, czy coś takiego. To był kolejny mój tatuaż. Był on wykonywany w studiu. W studiu, z którego już macie film, w którym robię do tej pory tatuaże. Wszystkie moje tatuaże na tej ręce akurat są z tego studia. Później po kolei już szło. Pierw był diament, potem była babeczka z tego powodu, że ja jestem taka słodka jak ta babeczka.
Później była myszka Miki, trochę wspomnień z dzieciństwa, jest to taki powrót do dzieciństwa. Bardzo lubiłam myszkę Miki, ale oczywiście musiała ona wyglądać troszkę inaczej niż standardowa myszka Miki, czyli ma sukienkę w panterkę, czyli taką jak lubię, kokardkę również i jest ona w takim, jakby siedzi na takiej myszce. Także tutaj jest taki obrys tej myszki Miki. I tutaj on tak, ona zasłania troszkę to. Wydaje mi się, że to był kolejny tatuaż z kolei. Później rzuciłam się na coś większego, czyli na jednorożca, ponyrożca, jak kto woli. Z tego, że lubię jednorożce, po czym to widać. Są to zwierzęta, które są niespotykane, fantastyczne, piękne, słodkie, bajkowe. Lubię je, są śliczne, więc taki pony tutaj powstał na moim przedramieniu. Później ciągle zastanawiałam się, czym bym chciała wypełnić te luki, które zostały. Jak widać, wypełniłam je panterką, czyli moim ukochańszym printem, jaki lubię drugi po jednorożcach. Jest to panterka, jak widać mam bluzkę w panterkę, mam spodnie, mam milion rzeczy w panterkę, bo po prostu lubię panterkę. Jest to dla mnie też taki print, który nigdy nie przestaje być modny, tak? Jeśli to było modne w latach 80., 90., to cały czas wraca, cały czas panterka, zeberka to są takie printy, które powracają i myślę, że to jest fajne, jak dla mnie. Lubię takie rzeczy, które gdzieś zostają w naszej pamięci i gdzieś będą dalej z nami. Kolejnym tatuażem, który mam, był prawdopodobnie po tych wszystkich pojedynczych, jeszcze wtedy nie było wypełnienia panterką, były imiona, może tak pokażę, imiona moich dziadków. Mojej babci i mojego dziadka. Mój dziadek już nie żyje niestety, ale moja babcia jeszcze żyje. Są to imiona i daty urodzin moich dziadków, ponieważ zawsze znaczyli dla mnie dużo. Rodzina dla mnie jest najważniejsza, zawsze była najważniejsza. Dziadkowie odgrywali dużą rolę w moim życiu i znaleźli się także na ręce. Jeszcze mam w planach kilka imion z rodziny na rękach, ale to w jakiejś dalszej przyszłości. Na razie mam tylko te dwa. Kolejnymi tatuażami, jeszcze pomiędzy tymi, pomiędzy myszką a babeczką, gdzieś w tym czasie robiłam różę. Wyświetli wam się tutaj. Mam tą różę na plecach, poniżej karku, na środku pleców. Róża, która bije taką świeżością, takim fajnym, trochę bajkową, lekką, taką kreską okrągłą. Bardzo mi się podobały takie tatuaże, też one były w tamtych czasach modne, choć były bardziej modne, takie klasyczne, ja mam troszkę taką bajkową. Kolejnym tatuażem, który mam, jest chyba któryś na nodze. Aha, tak, jeszcze w międzyczasie, zanim zrobiłam kokardkę, zrobiłam sobie też domowym sposobem w domu maszynką. Koleżanka wykonała mi tatuaż, serduszko ze znakiem nieskończoności z tyłu łydki na lewej nodze. To była może trochę głupota, ale też jest jakaś pamiątka. I zostały jeszcze dwa tatuaże, które mam. Jeden mam na prawym udzie, z przodu. Jest tutaj. Jest to taka kokardka, oczywiście w panterkę, bo jakby mogło być inaczej. Zawsze były modne tatuaże, kokardki, dziewczyny sobie robiły z tyłu na udach. A ja oczywiście jestem inna, więc musiałam mieć z przodu. A żeby nie było za pusto, to na drugiej nodze zrobiłam sobie właśnie ten tatuaż, który ostatnio oglądaliście, na który ostatnio was zabrałam. Więc na drugim udzie, nad kolanem, z przodu, mam drugi tatuaż. Łączą się jedynie kolorem różowym, więc fajnie wyglądają, jak takie stempelki na nogach. Ludzie mają różne zdania na temat tatuaży, czy boli, czy nie boli. To zależy od człowieka. W moim osobistym zdaniu mnie najbardziej bolała łydka. Łydka to było dla mnie straszne przeżycie, myślałam, że wszystkie tatuaże tak bolą. Potem po łydce miałam bardzo długi okres czasu, przez który nie robiłam w ogóle tatuaży, bo po prostu tak mi to zapadło w pamięć, ten ból z tej łydki, że po prostu się bałam. A później każdy z tych, ten może troszkę bardziej bolał, ale też nie było to jakiś spektakularny ból. Uznaję, że ból zęba po prostu czasem potrafi być bardziej bolesny niż właśnie taki tatuaż. Ja tatuaż, który robiłam ostatnio, który oglądaliście, wykonanie tego tatuażu trwało
może półtorej godziny, może nawet nie całe półtorej godziny, bo jeszcze odbicie kalki, przygotowanie się do tatuażu, przygotowanie stanowiska i tak dalej, więc to może nawet trwało godzinę 15, coś takiego. Więc to nie jest długi czas. Potem to praktycznie nie boli, tylko trzeba o to dbać, żeby tego nie zanieczyścić, żeby to smarować. Więc to nie jest takie uciążliwe, więc różnie ludzie odbierają ból. Dla mnie, tak jak mówiłam, najgorszym bólem był właśnie ból tego tatuażu na nodze, na łydce. Na stopie może jeszcze troszkę bolało, ale to nie było to samo co łydka, więc ja mam teraz taki uraz do tej łydki, że po prostu chciałabym mieć na przykład na drugiej łydce coś innego, coś bardziej rozbudowanego, no ale boję się tego bólu, że to będzie tak boleć jak na tamtej pierwszej, więc dlatego mam całą rączkę, bo tutaj mnie nie bolało, na plecach również mnie nie bolało, na drugiej ręce również mnie nie bolało, na udach też mnie nie bolało. Był to jakiś minimalny ból, ale to... Nie ma do czego to porównać, to jest taki chwilowy, wiesz, że zaraz będzie koniec i to przejdzie, więc... Tyle o moich tatuażach, tyle miałam wam dzisiaj do opowiedzenia. Coś innego niż kosmetycznego, troszkę o sobie. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i do mojego Instagrama. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!